Policjanci z Bolesławca zlikwidowali domową uprawę konopi indyjskich. Funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście sadzonek krzewów tej rośliny oraz prawie 240 porcji gotowego już narkotyku. Policjanci z Bolesławca w ciągu kilku dni zlikwidowali dwie nielegalne uprawy konopi indyjskich. Te uprawy znajdowały się na terenie gminy Nowogrodziec. W pierwszym przypadku zlikwidowana została tak zwana domowa uprawa konopi indyjskich. Mężczyzna w domu miał kilkanaście sztuk sadzonek konopi indyjskich. Funkcjonariusze dodatkowo znaleźli ponad 240 porcji gotowego już suszu marihuany. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna 46-letni uprawiał te konopie indyjskie, chcąc sprawdzić, jaki jest dochód ze sprzedaży tego narkotyku. 500 000 złotych. Tyle na czarnym rynku warte są narkotyki, jakie przechwycili policjanci z Jeleniej Góry, którzy zatrzymali również mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających i handel narkotykami. W tej sprawie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 5,5 kg amfetaminy i marihuany. Policjanci z Jeleniej Góry, prowadząc działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości narkotykowej, w wyniku przeprowadzonych czynności operacyjnych ustalili młodego 28-letniego mężczyznę, mieszkańca jednej z podjeleniogórskich miejscowości, który najprawdopodobniej handlował dużymi ilościami narkotyków. Dalsze czynności operacyjne prowadzone w tej sprawie potwierdziły to podejrzenie. Na podstawie poczynionych ustaleń policjanci sprawdzili miejsce zamieszkania tego mężczyzny, jak również pomieszczenia gospodarcze należące do niego. I to właśnie w piwnicy znajdującej się nieopodal budynku mieszkalnego funkcjonariusze znaleźli duże ilości marihuany i amfetaminy. Łącznie policjanci zabezpieczyli tam blisko 5,5 kg narkotyków, z których można było uzyskać w sprzedaży detalicznej co najmniej 45 tysięcy porcji narkotyków o wartości rynkowej 500 000 złotych. Jak funkcjonariusze ustalili, narkotyki trafiały do odbiorców zarówno w Jeleniej Górze, jak i w okolicznych miejscowościach. W chwili, gdy policjanci weszli do piwnicy, środki odurzające były już popakowane, poporcjowane i przygotowane do dystrybucji zarówno hurtowej, jak i detalicznej. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Obecnie policjanci sprawdzają źródło pochodzenia tych narkotyków, jak również miejsca, gdzie te narkotyki trafiały. Również policjanci ustalają zarówno detalicznych odbiorców, jak i hurtowych. Przypomnijmy, że za posiadanie i handel znacznymi ilościami narkotyków grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura w tej sprawie już wystosowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec zatrzymanego mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.